Witam Państwa. Państwa i moim gościem jest pan profesor Jerzy Samochowiec, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Witam pana profesora. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie profesorze, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pacjentach chorujących na schizofrenię, a więc zacznijmy od skali tego problemu. Jaka jest rzeczywista skala występowania schizofrenii w Polsce? Mówi się, że na całym świecie jest około 50 milionów pacjentów chorujących na schizofrenię. Podaje się rząd wielkości od 0,5 do 1% i to 380 milionów Polaków, czyli 380 tysięcy pacjentów. Tu mamy pewne rozbieżności, no bo jeżeli weźmiemy dane NFZ-u, który skrupulatnie liczy refundowane leki, tudzież hospitalizację, no to ten rząd wielkości jest około 187-190 tysięcy pacjentów, którzy weszli w system opieki w Polsce. No, trzeba oczywiście doliczyć do tego osoby, które nie korzystają z publicznej służby zdrowia, no, albo u których nie rozpoznano jeszcze właśnie schizofrenii. W ostatnim opublikowanym badaniu ESOP-2 sprzed miesiąca wynika, że jedno zaburzenie psychotyczne przyżyciowo miało około 400 tysięcy ludzi. To by mniej więcej gdzieś odpowiadało tej epidemiologii, aczkolwiek musimy pamiętać, że oczywiście epizod psychotyczny może być bardzo różny. Może on wynikać także i z choroby afektywnej dwubiegunowej, jednobiegunowej, używania środków psychoaktywnych. No i pamiętamy, że ESO2 było to badanie głównie ankietowe. To diagnozę nie stawiał lekarz, psychiatra czy psycholog, stawiał po prostu ankieter na bazie wypełnionego testu. Niemniej jednak ta liczba 200 tysięcy jest w użytkowaniu, jest jak najbardziej tutaj adekwatna. No i na to też gdzieś w Polsce liczone są koszty. Myślę, że mówiąc o epidemiologii, od razu gdzieś myślimy też, jakie niesie to za sobą koszty. Koszty leczenia można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie oczywiście wynikają, że musimy dla tej grupy ludzi zapewnić leki, musimy zapewnić hospitalizację. No i to jest jedna sfera. Część z pacjentów ma współchorobowości, część z pacjentów musimy zapewnić oprócz farmakoterapii psychoterapię, edukację. No i wreszcie, last but not least, musimy pomyśleć o kosztach pośrednich, które często się nie uwypukla tak. Przecież ci ludzie muszą mieć zasiłki, mają rentę. Bardzo często też musimy policzyć, ile utraciło państwo wskutek tego, że ci ludzie nie pracują, idą na renty, a trzeba znaleźć osoby, które właśnie się gdzieś należy ich zastąpić. To też bardzo ciekawe dane są finansowe, że z danych ZUS przeszło 5,5 miliarda idzie na właśnie tutaj finansowanie rent czy zasiłków, natomiast wydatki NFZ-u na refundowanie czynnego leczenia to jest 2,5 miliarda, czyli de facto paradoksalnie państwo więcej wydaje na zasiłki i taki status utrzymania niż na czynne leczenie. To daje też asum do myślenia, że jednak chyba opłacałoby się zainwestować w właśnie wczesniejsze wykrywanie, wczesne włączanie leczenia, rehabilitację, usprawnianie i walkę o to, żeby jednak ci pacjenci wracali do pracy.
Profesor powiedział, że rzeczywiście schizofrenia wiąże się z takimi ogromnymi obciążeniami i społecznymi, i ekonomicznymi. Ale odwołując się do pewnego hasła lecz umysł, szanuj ciało, to hasło, które pokazuje, jak ważne jest kompleksowe podejście do leczenia pacjentów ze schizofrenią. No właśnie, czy w leczeniu schizofrenii mamy do czynienia z takim kompleksowym podejściem? Czy też Państwo dysponujecie takim arsenałem leków, nowoczesnych leków, które pozwalają leczyć pacjentów ze schizofrenią, ale także innymi chorobami, które no jednym zdaniem mówimy, że to są choroby należące do zespołu metabolicznego. Tak, to prawda. Poruszyła pani redaktor bardzo ważne zagadnienie, bo ta droga do wyzdrowienia u naszych pacjentów jest bardzo długa. Ona zależy od wielu czynników, takich jakby chociaż szybkiego wykrycia, czyli im krótszy czas nieleczonej psychozy, tym lepsze rokowanie, wczesne rozpoznanie, wczesne zaczęcie leczenia, wreszcie wczesne zaczęcie leczenia lekami, które no, nie powodują objawów ubocznych, ciągłość tej terapii, czyli współpraca pacjent-lekarz, trwały brak objawów, rehabilitacja, czyli siła wsparcia społecznego, stabilne warunki życia, powrót do aktywności zawodowej, no i dobry stan zdrowia. Czyli to niejako jest bardzo długi stan, właściwie, który no, od momentu pierwszego postawienia diagnozy do końca życia jest w gestii pacjenta, jego rodziny, jak i lekarzy. I rzeczywiście są pewne czynniki modyfikowalne i niemodyfikowalne, farmakologiczne i pozafarmakologiczne. Wiemy, że w tej grupie pacjentów ze schizofrenią około 70% pacjentów ma jakąś współchorobowość. To jest tak, że geny dające podatność na schizofrenii już niejako kosegregują się razem z tymi genami, które wywołują podatność na cukrzycę, na właśnie dyslipidemię, i dlatego zaczynając to leczenie musimy mieć świadomość, że już a priori ta grupa pacjentów będzie wrażliwa i rzeczywiście początki leczenia, czyli pierwsza generacja leków, to były leki, które głównie blokowały receptory dopaminergiczne i rzeczywiście świetnie się sprawdzają, jeśli chodzi o objawy wytwórcze. Natomiast wiemy, że schizofrenia jest pewną sympatykokompleksem, więc tam mamy nie tylko objawy pozytywne, ale i bardziej inwalidyzujące objawy negatywne, afektywne, wymiar dezorganizacji i te wszystkie pozostałe wymagają zaopiekowania. Funkcje poznawcze tutaj również są zaburzone. No i te leki na początku drogi, jeszcze w ubiegłym dziesięcioleciu, liczyło się i mówiono, grunt, żeby lek był efektywny, prawda? No to efektywność mierzona no, tutaj zejściem objawów wytwórczych. Natomiast okazuje się, że pacjenci radzą sobie z tymi objawami wytwórczymi, natomiast gorzej z tymi objawami negatywnymi poznawczymi. Nowa generacja leków działała i na te sfery, i te wymiary schizofrenii. Problemem okazało się, że no niestety niektóre leki miały, no, oddziaływały ubocznie i właśnie tutaj w zakresie układu sercowo-naczyniowego, czyli na przewodnictwo bodźce przewodzące serca, na cukrzycę, na nasilanie objawów zespołu depresyjnego. Niefarmakologicznie oczywiście można na to próbować oddziaływać w sposób taki, że przypominamy naszym pacjentom, ażeby no, nie palili papierosów, żeby nie używali środków psychoaktywnych, alkoholu, bardziej się ruszali, właściwą dietę no, stosowali i przestrzegali zaleceń dietetycznych, dbali o badania kontrolne, regularnie chodzili do lekarza. Natomiast wiemy, że akurat też w
przeciętnym społeczeństwie ludzie o to nie za bardzo dbają i pamiętają, to tym bardziej u pacjentów ze schizofrenią, wycofanych, z objawami negatywnymi, tym bardziej te objawy nasilają niedbanie o tutaj te inne aspekty somatyczne. No i to opóźnia diagnozę, też sama zła sytuacja materialna, brak wsparcia, stygmatyzacja i dyskryminacja. To wszystko też są czynniki, które gdzieś wpływają na ryzyko zespołu metabolicznego. I wreszcie są też takie czynniki związane z systemem opieki medycznej, niskie nakłady na psychiatrię, no gdzieś oddalone mi punkty lekarskie, terapeutyczne od miejsca zamieszkania pacjentów, zła komunikacja, brak koordynacji leczenia. To jest właśnie te sprawy pozafarmakologiczne. Natomiast z farmakologicznych to oczywiście wybór takich leków, które nie powodują, no, przynajmniej w najmniejszym stopniu powodują tycie czy ryzyko cukrzycy. No i tu rzeczywiście jest szereg nowych leków, które takowe działanie mają, a więc zaczynamy od leków, które w minimalnym stopniu na to działają, a działają równie skutecznie przeciwpsychotycznie. I do tych leków gdzieś mamy całą grupę częściowych agonistów dopaminergicznych. To jest chociażby kariprazyna, aripiprazol, brexpiprazol. Jest też lek tak jak lurazidon, czy tutaj ziprasidon. I to jest grupa leków, która właśnie w sposób niewielki wpływa na objawy tutaj z zakresu zespołu metabolicznego. I albo zaczynamy już tymi lekami, albo w przypadku pojawienia się objawów tych niepożądanych zamieniamy, albo łączymy te leki. Więc takie jest tutaj strategia farmakologiczna i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne też tutaj takie zalecenia wydrukowało i no, lekarze mają się do tego stosować. Także współpraca z lekarzem rodzinnym, a także i z diabetologiem, a więc leczenie somatyczne ma tu zasadniczą rolę, tak więc sam psychiatra musi być nie tylko biegły w psychopatologii i psychofarmakologii, ale także umieć zinterpretować wyniki, pytać o to pacjentów i dbać o to, ażeby te wyniki były regularnie przez pacjentów robione, no i wysyłać do lekarzy podstawy opieki zdrowotnej, monitorować o to, aby to było zabezpieczone. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.